Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, 72, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. I mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Święto świętego Łukasza jest dla nas przede wszystkim powodem do dziękczynienia. Możemy podziękować Panu Bogu za właśnie tego wielkiego świętego, który spisał dla nas Ewangelię, którą nazywamy Ewangelią świętego Łukasza. To właśnie Łukasz, jako uczeń świętego Pawła i uczeń pierwszej wspólnoty chrześcijan, Kościoła, członek, potrafił w piękny sposób pokazać historię Jezusa Chrystusa. To właśnie dzięki niemu poznajemy historię dzieciństwa Jezusa. Znamy scenę zwiastowania, nawiedzenia, piękną modlitwę Magnificat. Wiemy, jak było z Jezusem, kiedy się narodził. Znamy też piękną historię o miłosiernym Ojcu. Święty Łukasz jest dla nas więc takim darem, przez którego możemy potrzeć na Pana Jezusa. Więc dzisiejsze święto jest dziękczynieniem za Ewangelistę, który dał nam Ewangelię. I myślę, że każdy z nas, czytając Ewangelię Łukasza, może być bardzo zbudowany. Ta święta księga, pisana pod natchnieniem Ducha Świętego, jest wciąż żywa. Co dzisiaj mówi do nas Ewangelia Łukasza? Całość tej Ewangelii jest taką Ewangelią drogi. Jeśli zobaczymy Jezusa w Ewangelii Łukasza, to On jest w drodze. Przemierza krainę Galilei i zmierza do celu, którym jest Jerozolima, gdzie ma nas odkupić. I ta droga Jezusa jest niezwykle bogata, bo spotyka różnych ludzi, służy im, uzdrawia, głosi Ewangelię Królestwa, że przybliża się. Ma moc, aby ogłosić potężne dzieła Boże. Powołuje też apostołów i formuje ich, daje im lekcje. I dziś w tym kontekście tej drogi słyszymy o Jezusie, który posyła 72 uczniów. Znaczy się, że wspólnota Jezusa była o wiele większa niż tylko 12. Było wiele osób, które szło za Jezusem i tych 72 musiało być wyjątkowymi, bo odpowiadają z entuzjazmem. Nie słyszymy o żadnym narzekaniu, że się wymawiają, ale jakby na rozkaz. Idźcie. Podejmują się wielkiego dzieła głoszenia Królestwa. I to, co Jezus im nakazuje, jest bardzo wymagające, bo mówi: żniwo wprawdzie wielkie. Tym żniwem jest cały świat. Ludzie, osoby, do których ma dotrzeć Ewangelia, światło Ewangelii, Ewangelii zbawienia, Królestwa Bożego. Ale jest mało robotników. I te proporcje są takie w naszym świecie. Jest potężne żniwo i mało robotników. Więc wciąż jest aktualna ta modlitwa. Proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników. I tych 72 odpowiada na to, wychodzi. Ale te wyjście jest bardzo też specyficzne. Nie idą jako silna armia Jezusa Chrystusa, która ma
wyzwolić świat z potęgi zła i zapanowania Jezusa Chrystusa jako zwycięzcy imperatora. Nie. Mają iść jako owce między wilki. Bardzo wymagające. Nikt nie chce być owcą między wilkami. Przecież to jest niebezpieczne. Owca jest bezbronna. Ale z tej perspektywy, kiedy Jezus posyła nas jako owce, to On jest pasterzem tych owiec. I każdy wilk będzie bał się pasterza. Wilki nie mają swojego pasterza. Tylko owce mają pasterza. I mają trzodę. Są we wspólnocie. I to jest siła owiec, że wiedzą, kto jest ich pasterzem. I tych 72, wychodząc na to żniwo, wiedzą, w jakim imieniu wychodzą, jaki mają autorytet, co mogą uczynić. I po ludzku być jak owca, być słabym, a uświadamiać sobie, że mamy wielką moc. I to jest prawda o nas, o każdym z nas jako osoba wierząca. Otrzymaliśmy na chrzcie wielką godność. Jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i mamy moc. I ta moc jest opisana w tej Ewangelii. Przede wszystkim mamy pokój. Ten pokój to jest to bezpieczeństwo i relacja między nami a Bogiem, że Bóg jest naszym przyjacielem, że On nas zbawia, że mamy Boga jako oparcie i mamy pokój z Nim. I ten pokój z Bogiem, który mamy, możemy dać innym. Mamy głosić pokój. Gdziekolwiek Pan nas posyła, bądźmy ludźmi pokoju. Czyli wnośmy pokój Chrystusa, że jesteśmy pojednani, że nie chcemy nikogo krzywdzić, nikogo potępiać. Chcemy prowadzić do pokoju z Bogiem. Oczywiście są tacy, którzy przyjmują ten pokój i tacy, którzy go nie przyjmują. Ale pokój jest niezmienny. On jest darem łaski Pana. I jeszcze możemy mieć więcej. Jest nakaz: uzdrawiajcie chorych. Wiecie, że mamy moc, aby się modlić za chorych i Pan uzdrawia? Jest wiele świadectw. Pewnie i w tym kościele wiele osób się modliło o uzdrowienie i przyszedł ten dar. Módlmy się o chorych. Mamy tą łaskę. I mamy też głosić. Przybliżyło się Królestwo Boże. Głosić Ewangelię. Na mocy Chrztu Świętego każdy z was ma obowiązek głosić Ewangelię. I nikt wam nie może go zabronić. I nikt was nie musi tego zmuszać. Możecie to robić. Nie musicie się pytać nawet proboszcza, czy macie głosić Ewangelię. To jest wasz obowiązek. To jest wasz nakaz. Głoście. Pan potrzebuje robotników. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas zachętą. Jest wciąż aktualna, wciąż żywa. I święty Łukasz mówi do nas w swojej Ewangelii. Idźmy. Głośmy pokój. Módlmy się o chorych. Ogłaszajmy Królestwo Boże i bądźmy we wspólnocie z Jezusem Chrystusem, który jest z nami w drodze. Amen.